Politej Polski. Wojna stała się faktem. Niemcy bez trudu pokonują formację Straży Granicznej uzbrojonych łącznie w broń lekką. Nie pomogły wzmocnienie granicy w postaci regularnych oddziałów Wojska Polskiego. Ocalałe oddziały broniące polskiej granicy pospiesznie wycofują się w głąb terytorium. Ogromne zaskoczenie i niemoc wśród pierwszych polskich obrońców nic nie mogli zrobić. Cud, że uszli z życiem i udało im się wyrwać z tej granicznej matki. Szybko wycofują się z zagrożonych obszarów, by móc dołączyć do regularnych polskich jednostek. Pasie obronnej armii pomoże. Działania wojenne rozpoczęły się od próby opanowania mostu w Trzewie i stacji kolejowej w Chojnicy. Bez powodzenia Niemczyjczycy zostali zaparci z dworca Chojnickiego, a pod komendą pułkownika Stanisława Jucha nie dali się zaskoczyć. Poręcznik wysadzili most na Wiśle w Trzewie. Od zachodu mocno napierały jednostki 19 Korpusu Pancernego Hańca Wydeliana. Pasie obrony 11 punktu planu na południe od Chojnic niemiecki 76 punktu kierowcy trafił na twardą i zaciętą obronę. Tempo 14 ataku praktycznie spadł do zera. Straty w ludziach i sprzęcie są bardzo ruchliwe. Ruchliwość